Dzień dobry, witamy z Larnaki. Przed nami pierwszy sparing Śląska Wrocław podczas przygotowań na obozie na Cyprze w Ajanapie. Jesteśmy około 30 kilka kilometrów od tej bazy Śląska, gdzie wrocławianie trenują. Dziś Śląsk zmierzy się z czeską drużyną FK Teplice. Jest to 11 zespół Ligi Czeskiej. No i zobaczymy, jak wrocławianie poradzą sobie w pierwszym sparingu podczas przygotowań, ale w drugim... W pierwszym sparingu podczas przygotowań na Cyprze, ale w drugim w sumie podczas zimowego okresu przygotowawczego. Wcześniej WKS mierzył się z Miedzią Legnicą, zremisował wówczas 2-0 w Strzebnicy i 3 dni później wyjechał na obóz przygotowawczy na Cypr. I dzisiaj zaczynamy to cypryjskie granie od sparingu z FK Teplice. Zaczniemy tradycyjnie od składów obu drużyn. Na początek czeska drużyna FK Teplice, w bramce z numerem 30 Tomasz Grigar, w obronie z prawej strony numer 28 Jan Knapik, w środku 15 Paweł Czmows oraz 22 Jan Schejbal, z lewej strony defensywy z numerem 45 Igor Paradin. W środku pola od prawej z 26 numerem Lukas Marecek, z 27 Tomasz Kucera i numer 29 Petr Maraz. Linia ofensywna to jest numer 7 Patryk Żytny, numer 20 Daniel Trubacz i najbardziej ofensywny zawodnik, najbardziej wysunięty z numerem 37 Jakub Reźniczek. Obie drużyny już na murawie, jeszcze nie zaczynamy, więc mamy chwilę, żeby podać skład Śląska Wrocław. W bramce Matusz Putnocki, w obronie od prawej Kamil Dankowski, w środku Mariusz Pawelec i Wojciech Golla i z lewej strony defensywy Dino Stiglec. Druga linia, Krzysztof Mączyński, kapitan zespołu, obok niego Diego Ziwulić, na skrzydłach Lubambo Musonda i Damian Gąska, na pozycji numer 10 Robert Pich i wysuniętym napastnikiem dzisiaj Sebastian Berger. Zobaczymy, jak poradzi sobie Sebastian w swojej takiej szansie od pierwszej minuty. W sparingu z Miedzią pojawił się na murawie po przerwie, miał kilka okazji, dobrze się tam pokazywał na pozycji, oddawał strzały, ale nie udało się żadnej z tych akcji zakończyć golem i w drugiej połowie Śląsk, jak wiemy, stracił prowadzenie, które uzyskał do przerwy dzięki bramkom Golli oraz Samca Talara. Widzimy, że jeszcze zawodnicy się rozgrzewają, jeszcze nasi piłkarze podają do siebie piłkę. Zobaczymy, jak dzisiaj się spiszą przy pierwszym zagranicznym przeciwniku. FK Teplice to, jak wspomniałem, 11 zespół Ligi Czeskiej. Jak mówił trener Warylski przed meczem, asystent trenera Lawiczki, to solidny zespół. Czeka nas ciekawy sparing, dobry taki sprawdzian, na jakim etapie jest drużyna obecnie, czego jeszcze brakuje, co już jest dobre w naszej grze, co trzeba poprawić. Po tym meczu z FK Teplice czekają nas jeszcze dwa sprawdziany, jeden z drużyną rosyjską, drugi z łotewską. Są już również sędziowie, obie drużyny gotowe. Wychodzimy i za chwilę zaczniemy pierwszy sparing podczas przygotowań na Cyprze. Trenerem drużyny z Teplic jest Stanisław Hejkal, od września 2018 roku prowadzi już tą drużynę. W sumie uzbierało mu się już 50 spotkań w roli pierwszego szkoleniowca tego zespołu. Wcześniej pracował jako asystent w Sparcie Praga. Co ciekawe, gdy nasz trener Witesław Lawiczka opuścił Spartę Praga, wtedy właśnie Hejkal został asystentem nowego pierwszego szkoleniowca, Zdenka Sasnego. Jest tradycyjna wymiana proporczyków. Krzysztof Mączyński razem z kapitanem Teplic ustalają tam, kto zacznie, kto na której stronie. I czekamy już na pierwszy gwizdek. W Larnace, na tym stadionie, Śląsk grał również 2 lata temu podczas przygotowań. W ogóle na Cyprze Śląsk był już wielokrotnie. Właśnie w Ajanapie.
dwa lata temu po raz ostatni, ale wcześniej w tych mistrzowskich sezonach, w tych, gdy Śląsk zdobywał medale Mistrzostw Polski, również te zimowe przygotowania były właśnie tutaj. No mamy nadzieję, że w tym sezonie również nawiążemy do tych wspaniałych czasów. Piłka już ustawiona na środku, zaraz będziemy zaczynać to spotkanie. Jest tam Sebastian Berger. Bramkarze gotowi. Mateusz Putnocki gotowy. I zaczynamy. Od środka Śląsk. Izrael Puerto pokazywał bardzo dobre, długie podania już w Trzebnicy, w sparingu z Miedzią. Dzisiaj liczymy, że również parę razy uda się tak zaskoczyć defensorów z Czech. Dzisiaj Ziwulić w środku pola obok Krzysztofa Mączyńskiego. Bardzo ciekawa jest ta rywalizacja o miejsce w składzie na pozycji numer 6, przede wszystkim między Ziwuliciem i Łabojką. Teraz Musonda z prawej strony, uprzedzili go tam defensorzy. To był Paweł Czmows. Ale teraz bardzo dobrze w powietrznym pojedynku Izrael Puerto. Akcja na prawym skrzydle. Cześci, dośrodkowanie do środka pola. Jest tam właśnie Puerto. Uprzedził go Reźniczek, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć Putnockiego. Piłka daleko od bramki. Nie było zagrożenia. Matusz ustawia piłkę na piątym meczu. Zobaczymy, czy będzie takie rozpoczęcie akcji długim wykopem w stronę Bergiera czy Gąski, którzy tam na połowie rywala już czekają na piłkę. Tak właśnie będzie. Matusz rozpoczyna od bramki długim podaniem. Robert Pich nie miał tutaj większych szans w pojedynku główkowym z rosłym stoperem drużyny z Teplic i piłka znów na prawej stronie. Będzie out dla Śląska. Lino Stiglec. Do Mariusza Pawelca. Mariusz Pawelec partnerem dzisiaj na środku obrony Izraela Puerto. Jak wiemy, ta para stoperów Puerto Golla w rundzie jesiennej zbierała bardzo dobre recenzje, ale pamiętamy o tym, że w pierwszym spotkaniu na wiosnę Wojtka Golli zabraknie przez zawieszenie za żółte kartki, więc ktoś inny będzie musiał partnerować Izraelowi w środku obrony. Może to będzie Mariusz Pawelec, może Piotr Celewan, który wrócił już po kontuzji do pełnych treningów z drużyną. No i również jest na pewno ważnym kandydatem do tego, by tą walkę o miejsce w środku obrony podjąć i by zagrać chociaż w tym meczu z Lechią. Zobaczymy, jak się spisze ówczesny duet obrońców w tym spotkaniu i czy on pozostanie na kolejne mecze, czy może do gry wróci Wojciech Gola, który tak dobrze spisywał się u boku Izraela Puerto jesienią. Piłka w środku pola, Gąska. Próbował tutaj prostopadle zagrać do Roberta Picha. Nie wyszło to tym razem, ale ciekawa próba. Szybki odbiór piłki Krzysztofa Mączyńskiego i Śląsk buduje kolejną akcję z lewej strony. Dino Stiglec szukał Damiana Gąski, ale niedokładne to podanie i będzie rzut z autu dla drużyny z Teplic. Teplice 11 zespół obecnie w tabeli. W poprzednich sezonach zajmowali dosyć podobne pozycje, bo to było miejsce numer 10 i 8. Nie nawiązują jak na razie do swoich złotych czasów lat 2002-2006, gdzie trzykrotnie zdobywali brązowe medale i występowali w rozgrywkach europejskich. W tym sezonie również będzie o to trudno, bo spora strata do tej czołówki lidze czeskiej. Slavia Praga dzieli i rządzi, mając kilkanaście punktów przewagi nad drugą drużyną. Na Teplice, na tym 11 miejscu, jest to miejsce, które po tej rundzie zasadniczej oznacza grę w takich barażach o utrzymanie. Drużyny 11-16 grają o utrzymanie w lidze. Śląsk próbował kolejny raz lewą stroną przedrzeć się. Był tam Pich z Bergierem, ale faulowali nasi zawodnicy i Czesi wznawiają grę. Jak wspomniałem, Śląsk zacznie to ligowe granie meczem z Lechią Gdańsk 7 lutego. Teplice do gry wracają 8 dni później, 15 lutego, zmierzą się z Cigłą Ołomuniec, czyli sąsiadem w tabeli, który wyprzedza
wyprzedza ich o ledwie 2 punkty. No i będzie to na pewno bardzo ważny mecz, już ten pierwszy dla Teplic, no bo na pewno chcą wydostać się z tej strefy zagrożonej barażami, a to bezpieczne miejsce 10 jest bardzo blisko. Teraz piłka na lewym skrzydle. Jest tam dobrze Dankowski, a Sekurowa był chyba faulowany przez skrzydłowego przeciwnika i będzie rzut wolny dla Śląska Wrocław. Matus musiał tam podbiec po piłkę. Wiemy, że tutaj Neo GSZ Stadion jest wyposażony w bieżnię lekkoatletyczną. Tutaj nawet gdy przyjechaliśmy na stadion, trwała jeszcze rozgrzewka biegaczy miejscowych. No i jak piłka gdzieś dalej wyleci, trzeba troszeczkę pokonać dystansu, żeby ją odzyskać. Matus już wznawia grę. Walczył tam Berger, przejął piłkę Musonda na skrzydle. Wykorzystuje swoją szybkość Zambijczyk. Jest obok niego Gąska, z nim zagrał Dankowski. Mączyński z powrotem do Gąski. Mało tam miejsca po tej prawej stronie. Mączyński szukał Picha. Druga taka próba prostopadłej piłki do Roberta Picha. Druga nieudana. No, mam nadzieję, że kolejna już zakończy się powodzeniem i Robert zdoła wyprowadzić dobrą akcję Śląska. No, Robert Pich, jak pamiętamy, najlepszy strzelec WKS-u jesienią. Już piłka na prawym skrzydle drużyny przeciwnika, ale bardzo niedokładne to podanie Reźniczaka do środka pola. I Matusz Putnocki spokojnie przejmuje piłkę. Reźniczeka, nie Reźniczaka. Jest to problematyczne nazwisko, bardzo podobne do naszego polskiego obrońcy Jakuba Reźniczaka. W Teplicach Reźniczek i nie na obronie, a w ataku. Teraz Gąska w środku pola. Zobaczymy, czy Gąska może będzie zamieniał się pozycjami z Robertem Pichem, bo obaj są w stanie zagrać i na pozycji numer 10, i na skrzydle. Nominalnie Gąska ustawiony na lewej stronie i pewnie tam będzie częściej operował, a Słowak w środku. Musonda teraz uprzedzony w środku pola. Brakuje Dankowskiego z prawej strony, ale jest dobra asekuracja od Musondy. Dośrodkowanie, walczył tam Żywulić. Wygrał główkowy pojedynek. Stigles dobrze do Picha, dobrze pokazał się teraz z lewej strony Gąska. Schodzi do środka młody zawodnik WKS-u. Mączyński podłącza się Stigles. No wiem, że te aktywni boczni obrońcy to była mocna strona WKS-u jesienią. Dośrodkowanie. Walczył tam o piłkę Berger. Był też Pich, ale nie zdołali zdobyć futbolówki i Czesi zaczynają od bramki. Wspominają na początku meczu o trenerze Teplic. Warto też nadmienić, że nasz trener Witesa Lawiczka 12 razy mierzył się aż z tą drużyną podczas swojej pracy w lidze czeskiej. Bardzo dobry bilans, 6 zwycięstw, 3 remisy i tylko 3 porażki. Strzał z dystansu, pierwsze celne uderzenie w tym meczu. Bez większych problemów poradził sobie z nim Matusz Putnocki, strzelał Jan Knapik. Trzeba uważać, bo dosyć aktywni w ofensywie jak na razie Czesi. Mamy 8 minutę i wyrównane spotkanie, ale ten pierwszy strzał może nie na zbyt groźny, ale za to celny w wykonaniu Teplic. Zagranie na lewą stronę do Gąski. Zdołał złapać tej piłki przed linią końcową i zaczną nasi przeciwnicy. Paradin z autu. Berger, dobry pressing. Niewiele zabrakło, żeby udało się przejąć tę piłkę. Był tam też Mączyński z Gąską. Patryk Zitni. A nie, dokładne teraz podanie w stronę Reźniczeka chyba, ale dużo brakowało, żeby to podanie można było nazwać celnym. Przejmują piłkę defensorzy WKS-u. Dankowski. Niedokładnie teraz zagrał. Jest akcja lewym skrzydłem drużyny z Czech. Dośrodkowanie bardzo niecelne i Matusz spokojnie odprowadza piłkę wzrokiem i zaczyna akcję od bramki. Długie wznowienie w stronę Sebastiana Bergiera, ale nie zdołał tutaj wygrać pojedynku główkowego z Kucerą. Okay.
wyżej, wyżej podpowiada Mariusz Pawelec, żeby trochę wyżej wyszli nasi pomocnicy, obrońcy, trochę agresywniej zaatakowali pressingiem przeciwników. Dobrze ustawiony Dankowski wybija teraz na rzut z aut. Kuczera. Walczył tam z nim Pich, próbując odebrać piłkę, ale Kuczera dobrze się uwolnił spod tego pressingu słowackiego pomocnika. Ciągle Czesi w posiadaniu piłki. No i widzimy, że Teplice potrafią trzymać się w posiadaniu futbolówki. Rozegrali akcję na lewej stronie. Nie było tam miejsca. Przenieśli ciężar gry na prawo. Teraz wszedł do środka Łukasz Mareczek. Minął tą gąskę wcześniej, ale podał bardzo niedokładnie w pole karne. Pawelec. Puerto. No, mógł chyba spróbować takiego długiego zagrania do gąski. Dobrze się tam pokazywał nasz pomocnik. Teraz jest zagranie do gąski, ale już uprzedzony przez obrońców. Przejmuje tą wybitą piłkę Stiglec. Żywulić. Puerto teraz takie dłuższe zagranie do Stigleca. Jest tam pojedynek główkowy z Knapikiem. Będzie aut dla WKS-u. Agresywnie tutaj Czesi w tym pressingu. Nie bardzo jest miejsce, żeby rozegrać akcję. Kolejny raz Śląsk nie zdołał podprowadzić piłkę pod pole karne przeciwnika. Może uda się teraz Żywulić do Bergiera. I Żywulić wyjaśnia sytuację. Mączyński, dobre, długie zagranie do Musondy. Jak wiemy, szybkość to jest jeden z największych atutów Zambijczyka, więc może ją teraz pokazać, wykorzystać. To próbował tam mijać Knapika na skrzydle, ale dobry ślizg bocznego obrońcy czeskiej drużyny i będzie rzut rożny dla Śląska. Był tam w narożniku Krzysztof Mączyński, ale zostawił piłkę Damianowi Gąsce. Zobaczymy, czy to będzie krótkie rozegranie kornera właśnie do Mączyńskiego. Chyba nie, chyba bezpośrednio z pod chorągiewki będzie dośrodkowywał Damian Gąska. A jednak nie, jednak krótko do Mączyńskiego. Jest Dankowski. Dośrodkowanie w pole karne. Bergier wygrał pojedynek główkowy, ale dokładnie zgrał tę piłkę. Jeszcze złapał ją Pich do Bergiera. Zamieszanie tam pod bramką. Minął się z piłką golkiper Czechów. Wyręczyli go jednak defensorzy i nie ma bramki dla Śląska, jest teraz kontra dla drużyny z Teplic. Ale dobrze wrócił Dankowski, nie dopuścił do jakiegoś większego zagrożenia. No była to pierwsza taka groźniejsza akcja Śląska po tym rzucie rożnym. Trochę tam błąd popełnił Tomasz Grigar, bramkarz drużyny z Teplic, ale no nie wykorzystaliśmy go jeszcze tym razem. Trzynasta minuta meczu, można powiedzieć, że w takich groźnych, delikatnie groźnych sytuacjach, 1-1, bo ten strzał z dystansu Teplic, celny, ale zbyt lekki. Teraz zamieszanie pod bramką Grigara, ale w jakichś 100% sytuacji na razie nie widzieliśmy. Paradin po prawej stronie, razem z Żitnim, ale dobrze Dino Stinglec w defensywie. Pawelec do Gąski. No mało tam miejsca, bo wysoko podeszli zawodnicy rywala. Gąska dobrze jednak uwolnił się z podkrycia, spróbował dłuższego podania do Picha. Tam obrońcy uprzedzili naszego słowackiego pomocnika, ale będzie rzut z autu dla Śląska. Jeszcze raz Gąska. Znowu w poszukiwaniu Picha i nie przejął piłki. Sławak blisko był, wyciągnął tam nogę, ale dobry odbiór Lubambo Musondy. Zobaczymy. 3-4 rusza WKS teraz z kontrą. Musonda do Picha. Trochę niedokładnie przyjął, może niedokładnie podał Zambijczyk i wyrzucony Pich na skrzydło. Nic nie będzie z tego kontrataku. Jest atak pozycyjny. Dankowski do Bergiera. Dobrze pokazał się tam Bergier. Podobnie jak w Trzebnicy. Też pokazywał się do podań, dochodził do strzałów. Nie było jednak z tego efektu bramkowego. Teraz też takiego nie było, ale było uderzenie zablokowane i kolejny rzut rożny.
przed chwilą po tym porzucie rożnym właśnie z tego narożnika było groźnie. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie, a może nawet jeszcze lepiej, z lepszym efektem. Znów tam pod chorągiewkę podąża Gąska i Mączyński. Znów będzie krótkie rozegranie, tak? Do Mączyńskiego on dośrodkowuje. W poszukiwaniu Pawelca trochę za mocne chyba to dośrodkowanie. Pawelec nie doszedł do piłki, ale teraz razem ze Stiglecem dobrze w pressingu. Pomógł tam również Dziwulić. Dał się odebrać piłki, będzie out dla Teplic. Stiglec, dobry odbiór. Puerto. Teraz przebijanki z jednej i drugiej strony. Uspokoi to wszystko Musonda do spółki z Dziwuliciem. Mączyński spróbował poszukać Musondy. Dobrze tam Zambijczyk walczył, ale trochę za agresywnie według arbitra i będzie faul. Wspominałem o tych złotych czasach Teplic, gdy występowali w europejskich pucharach. Mierzyli się wówczas m.in. z Borussią Dortmund, z Espaniolem, z Majorką, z Kaiserslautern. Najlepszy sezon to rozgrywki 2003-2004, gdy wyeliminowali właśnie Kaiserslautern i Feyenoord, a odpali z Pucharu UEFA dopiero z Celticiem. Teraz akcja w polu karnym, dobrze ustawiony Israel Puerto. Nie było przez chwilę piłki na boisku, teraz już są dwie. Chwilka przerwy w grze. I wznowi Paradis out. Reźniczek uprzedzony przez Dziwulicia. Teraz Stiglec do Gąski. To był Berger, przepraszam. Musonda zamienił się teraz miejscami z Gąską, ale niedokładnie zagrywał. Zambijczyk. Musonda przyszedł na lewe skrzydło, Gąska jest na prawym. Ale przy piłce Kucera. Knapik z lewej strony. Utrzymują się Czesi chyba na razie trochę lepiej niż Śląsk na połowie rywala przy piłce. Potrafią przytrzymać tą futbolówkę, ale nie potrafią zbliżyć się do bramki Putnockiego. Jakoś nie ma tam jakichś driblingów, dośrodkowań, a jeśli są, to niecelne. Teraz prostopadłe podanie, trochę zamieszanie. Piłka tam odbita od Mariusza Pawelca, ale poradził sobie Izrael do spółki z Mario Pawelcem. Pawelec agresywnie w środku pola. Jest faul, już piłka na prawą stronę do Paradina. Jest przy nim Stiglec, Musonda. Teraz Żytni. Próba uderzenia, dobrze ustawiony Dziwulić blokuje ten strzał. Teraz Gąska w defensywie. Dokładny odbiór, ale niedokładne podanie. Znów Czesi przy piłce. Wyszła tam piłka poza boisko. Dobrze naciskał na skrzydłowego rywali Kamil Dankowski. Będzie out dla Śląska. Pokazuje się tam pik do piłki. Jest też Mączyński. Dankowski wybiera jednak Gąskę. On głową próbował tam zgrywać do Bergiera. Niedokładnie, ale Śląsk szybko odzyskał futbolówkę. Dziwulić, teraz niedokładne zagranie. Przejął piłkę Paradin. Wpada w pole karne. Zrzucił go stamtąd Dziwulić. Dobrze się ustawił. Dośrodkowanie. Walczył Puerto i wyjaśnia wszystko Maciusz Putnocki. No, błąd Dziwulicia w tym podaniu. Troszkę go naprawił dobrym ustawieniem w defensywie i takim wypchnięciem z pola karnego Paradina. Utrudnił mu sytuację, utrudnił mu dośrodkowanie i nie było strzału po tej akcji. No ale trzeba się wystrzegać z takich niedokładnych zagrań, zwłaszcza na własnej połowie. Długie podanie do Reźniczaka.
jestem puerto, próbował szukać rezniczak żytnego, tam jednak wokół skrzydłowego teplić dwóch naszych obrońców, czujny również Matusz Putnocki, znów nie było strzału, no ale drugi raz w przeciągu kilkudziesięciu sekund teplice znalazły się z piłką w okolicach naszego pola karnego. Długo im się to nie udawało. Rozgrywali piłkę 30-40 metrów od naszej bramki. Teraz troszkę się do niej zbliżyli. Zobaczymy, jak odpowie Śląsk. Jest rzut wolny na połowie rywala. Łączyński przy piłce. Wahał się chwilę, gdzie zagrać. Nasz kapitan wybrał dobrze Stigleca celnie. Teraz Musonda. Gąska ze Stiglecem, ładna tutaj kombinacja. Łączyński, lewa noga, strzał kapitana niecelny ponad bramką, ale to już była lepsza akcja. Ładnie tutaj z lewej strony pograł Stiglec z Musondą. Dobrze też zachował się Gąska w tej sytuacji. Zdołaliśmy oddać strzał z dystansu. Nie była to może jakaś wymarzona pozycja, też słabsza noga Krzysztofa Łączyńskiego. Uderzenie niecelne, ale właśnie takimi akcjami musimy próbować zaskakiwać Czechów. Przed chwilą faul Pawelca. A teraz przewinienie Damiana Gąski. Będzie rzut wolny dla Teplic. No z takiego miejsca, że na pewno można dośrodkować, można groźnie dośrodkować. Jest Kucera i Mares. Jeden z nich będzie dośrodkowywał. Jeśli Mares, to raczej lewa noga, Kucera prawa. Wszyscy zawodnicy z wyjątkiem Grigara, bramkarza Teplic, teraz na połowie WKS-u. Odsuwa teraz trochę piłkę arbiter. Dwóch piłkarzy Śląska w murze, to Gąska i Musonda. Zostaje przy piłce Mares, więc będzie dośrodkowanie lewą nogą. 16. Sygnalizuje tam sędzia boczny spalonego, więc nie będzie zagrożenia po tej akcji. Dobrze w obronie wyszedł ten blok defensywny Śląska i złapał na spalonym zawodnika Teplic. Putnocki na lewo do Stigleca, ten z Paradinem w kolejnym już dzisiaj takim główkowym pojedynku i znowu Stiglec kontra Paradin. Wygrał to chorwacki obrońca Śląska. Walczył Gąska, Kucera uprzedził go, zabrał piłkę. Teraz odbrudził Wulicia. Puerto. Dankowski na prawej stronie, znowu Puerto. Śląsk próbuje od defensywy zbudować atak pozycyjny. Ale agresywnie w środku pola, mocno naciskają tam naszych pomocników, gdy ci tylko znajdą się przy piłce zawodnicy z Czech. Znów Stiglec z Paradinem. No Paradin tutaj padł na murawę po tym starciu. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia. Może jakieś przypadkowe uderzenie tam w tej walce powietrznej. Na szczęście nie jest konieczna interwencja medyczna i wznawiamy grę. Żywulić oddaje piłkę Grigarowi. Kucera w środku pola. Niedokładne zagranie przejmuje piłkę Stiglec. No, piłka tutaj bliżej naszych stanowisk, po lewej stronie, patrząc od Matusza Putnockiego. Częściej w tym okresie gry, często przy niej Stiglec, czy do Gąska, lub Musonda, który przed chwilą był na lewym skrzydle, teraz już jest na prawym. Schodzi do środka, jest tam Dankowski, do niego zagranie. Zaczątkowanie Dankowskiego szukał picha, ale uprzedzony słowacki pomocnik. Będzie rzut rożny dla WKS-u. Thank you.
Znów Mączyński i Gąska w narożniku, ale teraz Mączyński bezpośrednio spod chorągiewki do Dankowskiego. Dośrodkowanie naszego obrońcy w stronę Pawelca. Nie sięgnął jednak piłki stoper WKS-u. I taki taktyczny faul Stigleca, by przerwać kontrę, by odbudować ustawienie w obronie. Dobry odbiór w środku pola, Pich. Mączyński, pokazuje się również Musonda. Mączyński do Bergiera. Walczy tam z defensorami młody napastnik WKS-u. Nie zdołał wygrać tej walki, ale jest piłka w posiadaniu Śląska. Gąska z dystansu. Celny strzał. Niepewna interwencja Grigara. Już druga dzisiaj. Nieźle to Śląsk rozegrał w środku pola. Uderzył Gąska lewą nogą celnie. Grigar, jak widzieliśmy, z problemami, ale efektu bramkowego na razie nie ma. Podobna próba jak Krzysztofa Mączyńskiego z podobnego miejsca. Trochę lepiej miał tą piłkę ułożoną Gąska. Oddał strzał w światło bramki. Jeszcze bez gola. Teraz Teplice. Za drużyną z Czech już dwa sparingi podczas tego zimowego okresu przygotowawczego. I również zakończone remisem 2-2. Tak jak Śląsk z Miedzią, tak samo Teplice z Uściem nad Łabą oraz z Chrudimiem. Również kończyli sparingi wynikiem 2-2. To chcielibyśmy dzisiaj również oglądać parę bramek. Mamy nadzieję, że jeśli 4, to wszystkie w wykonaniu Śląska. Ale 26 minuta i na razie 0-0 i brak jakichś takich 100% akcji. Bramkarze też nie mieli wielu okazji do wykazania się. Jeśli chodzi o naszego bramkarza, Mateusza Putnockiego, to raczej bez zastrzeżeń, choć teraz niedokładne podanie, ale bez większych konsekwencji. Natomiast Grigar, jego vis-a-vis, po drugiej stronie, już dwie takie niepewne interwencje i jeśli znowu się takie przydarzą, dobrze byłoby wykorzystać błędy golkipera drużyny z Teplic. Dziwulić w środku. Gąska dobrze, szybko zgrał do Picha z pierwszej piłki. Pich schodzi na skrzydło. Znalazł tutaj Mączyńskiego, dobrze ustawionego. Mączyński, prawa noga. Celne uderzenie, ale Grigar tym razem bez problemu łapie piłkę. Kolejna niezła akcja Śląska. Bo w ostatnich paru minutach troszkę Śląsk przyspieszył. Troszkę więcej widzimy piłkarzy WKS-u przy piłce i na połowie rywala. Kolejny strzał z dystansu. Po raz drugi spróbował Mączyński. Pierwsze jego uderzenie lewą nogą niecelne, teraz prawą celnie. Widać, że mierzył tam przy słupku. Dobrze ustawił się jednak Grigar i złapał piłkę. Żitni teraz po drugiej stronie. Paradin, dośrodkowanie. Był tam przy nim Gąska, utrudniał mu interwencję. I wyjaśnia wszystko Musonda. Musonda, jak pamiętamy, kilka dni temu z Miedzią, w sparingu z Miedzią, zaczął spotkanie na prawej obronie. Jest to jeden z wariantów wypróbowywanych podczas tego okresu przygotowawczego. Musi na boku defensywy. Wyglądał naprawdę nieźle. Ale wiadomo, że sparing to nie to samo co mecz ligowy, więc a w meczu ligowym jeszcze okazji sprawdzić się na tej pozycji nie miał, więc musimy jeszcze poczekać z ocenami, czy to będzie dobre dla niego miejsce. Teraz uderzali z dystansu zawodnicy z Teplic, jednak bardzo, bardzo niecelnie. Musonda zresztą obok Diego Ziwulicia to jedyni piłkarze, którzy rozegrali pełne spotkanie, 90 minut przeciwko Miedziance. Dzisiaj również w pierwszym składzie, więc jak na razie nie schodzą z boiska podczas przygotowań. Teraz Pich. Pich, dobre uderzenie z dystansu, trochę zaskakujące, bo nie była to jakoś świetnie ułożona pozycja. Niecelnie jednak uderzył najlepszy strzelec Śląska jesienią. Dobrze, teraz Wrocławianie przykrywają tutaj zawodników. Teplic nie bardzo miał gdzie podać tą piłkę Grigar i chyba takim długim wznowieniem rozpocznie grę. Ale we skrzydło jest tam Puerto. Kuchera, Musonda, znowu Kuchera. Piłka na prawym skrzydle, Zitni schodzi do środka, bardzo dobry odpływ Diego Ziwulicia, teraz czysto i bez najmniejszych problemów wyłuskał tę piłkę.
nutki niedokładnie wybija. Gąska bardzo dobrze teraz w odbiorze. Uruchamia tutaj Bergiera na lewej stronie, 3 na 3, już 3 na 4. Berger trochę długo przytrzymał piłkę, ale dobre zagranie do Mączyńskiego celnie. Mączyński świetnie tutaj nawinął rywala, uderzył celnie, ale zbyt słabo, by zaskoczyć Grigara. Dzisiaj Grigar pokazał dwie niepewne interwencje, ale tym razem spokojnie złapał piłkę i wznowił grę szybko, może nawet za szybko, bo piłka poleciała gdzieś w trybuny i Śląsk zaczyna spod bocznej linii. Dobry odbiór Mączyńskiego, Pich do Bergiera. To szybko tutaj wrócili do defensywy zawodnicy Steplic. Musonda, Jezdankowski z prawej strony. Berger przepuszcza tutaj piłkę. Był za nim Pich, ale chyba nie do końca połapał się w zamyśle naszego snajpera. I przejęli piłkę przeciwnicy. Paradic z Knapikiem. Jest Ćmops. Hejbal szuka tutaj Reźniczaka, ale spalony napastnika Teplic. Reźniczak najlepszy strzelec Teplic w rundzie jesiennej razem z Jakubem Meresem, który wcześniej, którego znamy z gry w Zagłębiu Lublin, gdzie wcześniej występował. Dzisiaj Meres poza kadrą na ten mecz. Leży tam jeden z zawodników Teplic. Potrzebna jest interwencja medyczna po jednym ze starć. Sygnalizują tam lekarze drużyny czeskiej, że będzie potrzebna zmiana. Więc chwila przerwy w grze. Widzimy, że utyka tutaj zawodnik. To jest chyba Trubacz, ale nie widać, jest przodem do nas ustawiony, nie widać tego numeru na spodenkach. No i mamy chwilę przerwy w grze. 33 minuty spotkania za nami. Ostatnie kilka akcji, kilka minut lepszych w wykonaniu Śląska. Wcześniej mało było akcji ofensywnych, mało było zagrożenia pod bramką Grigara. Ostatnio kilka strzałów. Parę razy próbował Krzysztof Mączyński, raz niecelnie. Dwa razy w światło bramki, ale radził sobie z tymi strzałami bramkarz naszych rywali. Zobaczymy, jeszcze niecałe 15 minut gry przed przerwą. Może WKS zdoła otworzyć wynik jeszcze w pierwszej połowie. Zobaczymy, czy w drugiej będzie więcej zmian, czy tylko kilka. Zapowiadali trenerzy, że nie będzie to aż tak duża zmiana, jak było w sparingu z Miedzią, gdy na drugą połowę wyszło 9 nowych zawodników. Dziś piłkarze mają otrzymać trochę więcej minut do gry. Boisko w drużynie Steplic opuścił kontuzjowany z Hejbal. Łączyński z Michem jest Żywulic. Przewrócił się tam Chorwat, stracił równowagę na chwilę i po chwili stracił również piłkę. Dobrze, jednak wrócił do obrony i zatrzymał akcję Teplic. Stiglet, Gąska z Żywuliciem. Jest Berger, próbował sobie piętką zagrać do Gąski, nie udało się, za drugim razem również niecelnie. Przejął futbolówkę Paradin. I Teplice od linii obrony, kolejna akcja. Knapik, dobrze Stiglec ustawiony w obronie. I Paweł z Putnockim spokojnie zażegnują to niebezpieczeństwo, o ile można nazwać tą akcję niebezpieczną, bo tam daleko było od piłki Paradin. Gdyby do niej dopadł, mogło być groźnie, ale
ale brakowało mu dobrych kilkunastu metrów. Pawalet do Puerto. Łączyński wrócił się na własną połowę. Zagrał do Dankowskiego. Pojedynek biegowy tutaj Dankowskiego na prawym skrzydle. Wygrany przez naszego obrońcę. Dośrodkowanie. Nie dotarła piłka do Bergiera. Gdzieś tam zaplątała się pod nogami obrońców, ale odzyskuje ją Łączyński. Musonda. No, ofensywnie pokazuje się Dankowski. Łączyński z Gąską. Świetne zagranie. Gąski do Musondy. Musonda do Picha i nad bramką uderza Słowak. No zdecydowanie najlepsza szansa WKS-u. 36 minuta. Bardzo dobre zagranie Gąski. Musonda wycofał piłkę do Picha. Ten w dobrej sytuacji przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. Mam zmianę w drużynie Teplic. Skontuzjowanego z Hejbala zastępuje z numerem 6 Alois Hyćka. Pich w pressingu teraz. Pomaga Berger, jest również Gąska. No i przyniosło to efekt. Jest rzut z autu dla Śląska na połowie przeciwnika. Stiglec dobrze tutaj szukał Picha. Wykorzystał Pich, że nie był na spalonym, bo Stiglec wyrzucał piłkę za linii bocznej. Ale nie udało się zawiązać kolejnej groźnej akcji. Śląsk jednak ponownie przy piłce. Puerto, długie zagranie. Ale Berger na spalonym był. Wracał dopiero z pozycji spalonej nasz napastnik. Wychwycili to sędziowie. Znów Śląsk agresywnie na połowie przeciwnika, jednak teraz faulował Pich. Goni tam Stiglec. Ryzniczeka. Dośrodkowanie. Mogło być groźnie, ale Putnocki pewnie złapał piłkę. Nie minęła ona tam ani bramkarza, ani Pawelca. Dobrze złapali to nasi defensorzy. Złapali przeciwnika i nie dopuścili go do dopadnięcia do piłki. Teraz u Sonda już błyskawicznie akcja przeniosła się na drugą stronę. Blisko był przejęcia Zambijczyk. Mogło być groźnie. Grigor wznawia od bramki. Walczy to Łączyński i Puerto. Nie ma faulu, a jednak jest. Jednak Hiszpan zbyt agresywnie sobie poczynął tutaj w środku pola. Już Teplice na lewym skrzydle. Musonda dobrze się wrócił do defensywy. Na pewno trochę treningów czy występ przeciwko Miedzi pomógł mu trochę lepiej poczuć się w defensywie. Ta gra na prawej obronie na pewno pomoże mu w wypełnianiu zadań defensywnych. Dobry odbiór Picha teraz. Dostrzegł Gąskę. Wychodzi Grigar z bramki. Gąska to wykorzysta. Bardzo blisko bramki teraz WKS. Wyszedł Grigar trochę za szybko moim zdaniem. Gąska próbował to wykorzystać, uderzyć obok niego czy nad nim, ale wyciągnął tutaj ręce golkiper Teplic i zdołał jeszcze odbić tę piłkę, wybijając ją na rzut rożny. Trzeba pochwalić dobry odbiór Picha i przytomne zagranie do Damiana Gąski. Dostrzegł tutaj z lewej strony wbiegającego w tą akcję Gąskę. On zszedł do środka, minął jednego, drugiego przeciwnika. Wielu się tam zrobiło tych obrońców nagle przed nim. Zdał oddać strzał, było wykorzystać to wyjście Grigara. Było uderzenie celne, ale jest tylko rzut rożny, a nie gol. Gąska do Łączyńskiego, jest dośrodkowanie. Jest tam Puerto, słupek, odbija się piłka od Grigara. No tutaj protestują nasi zawodnicy, że piłka przekroczyła mu linię bramkową. Sędziowie jednak
nie podzielają tej opinii. Nadal 0-0, chociaż no, przez ostatnią minutę dwie bardzo groźne akcje Śląska. Bardzo blisko byliśmy otwarcia wyniku. Najpierw Gąska, potem Puerto. Trochę szczęścia mieli teraz zawodnicy z Czech, bo ta piłka odbita od słupka zaskoczyła Grigara, ale odbita od słupka, potem od bramkarza i wyszła poza to miejsce, gdzie chcieliśmy, żeby się znalazła, czyli poza bramkę. Czasi teraz odrzutu z autu. Na naszej połowie, tuż przed polem karnym, jest Paradin przy piłce. Zobaczymy, czy będzie taki długi wyrzut w pole karne. Nie, krótko. Paradin dobrze się pokazał. Będzie miał okazję do środkowania. Jest tam teraz Musonda. I wyjaśnia Putnocki. Nie do końca dokładne są te dośrodkowania zawodników z Teplic. Kilka razy spróbowali, ale bez większych efektów. Albo podają niecelnie, albo dobrze w powietrzu radzą sobie nasi defensorzy. Teraz Pich, Stiglec. Jest znowu Gąska po lewej stronie. Stiglec zatrzymuje na chwilę tę akcję. Do Gąski. Pokazuje się Mączyński. Aktywny dzisiaj Mączyński w ofensywie. Dobrze pokazuje się do podań. Rozgrywa piłkę. Kilka razy już próbował również strzału zza pola karnego. Puerto trochę zaplątała się ta piłka, zwolniła akcja. I Paweł Lecowa do Putnockiego. Drugie zagranie do Bergiera. Nie zdało przejąć piłki nasz napastnik. To Berger 16 meczów jesienią w trzeciej lidze, 7 bramek. Niezła średnia. Na razie w pierwszej drużynie Śląska jeszcze bez gola. Choć dwa lata temu podczas właśnie sparingów na cypryjskim zgrupowaniu w jednym ze spotkań Sebastian zdobył bramkę. Zobaczymy, czy uda mu się to i teraz i czy przede wszystkim w Ekstraklasie jesienią będzie pojawiał się na boisku i zdobywał bramki. Bardzo na to liczymy, że ci nasi młodzi napastnicy, czy Berger, czy Samet Stalar, który już strzelił gola w spotkaniu z Miedzią, pokażą swój nieprzeciętny talent do zdobywania bramek również na boiskach Ekstraklasy. Środkowanie z rzutu rożnego. Wybita piłka wróciła w pole karne. Dopadł do niej Reźniczek. Uderzył lewą nogą z takiego półobrotu, ale nie było siły w tym uderzeniu. Matusz Potnocki bez żadnych problemów złapał piłkę i wznawia grę wyrzutem do Mączyńskiego. 3 minuty do końca pierwszej połowy. No ten początek taki dosyć niemrawy w wykonaniu Śląska, ale rozkręcili się wrocławianie i można powiedzieć, że to oni są bliżej, zdecydowanie bliżej otwarcia wyniku. Ciągle jednak 0-0. Musonda z prawej strony. Będzie out, ale będzie to out dla drużyny z Czech. Zdziwiony tam Zambijczyk. Myślał, że będzie piłka dla Śląska. Niestety nie. Niestety sędziowie orzekli inaczej. Stiglec i Paradin, już kolejny główkowy pojedynek tych zawodników. Będzie out dla drużyny z Czech. Reźniczek. O, faulowo tutaj Dziwulicia, dobrze Dziwulić pomógł w obronie Puerto i Łukasz odzyskał piłkę. Musonda, Pich. Dankowski. Podanie do Musonda, ale trochę zbyt mocne. A jeśli Musonda, tak szybki zawodnik, nie jest w stanie dobiec do piłki, to wiadomo, że to podanie było troszeczkę za mocne. Rywulic z Puerto. Trochę wyżej podeszli teraz zawodnicy z Teplic do pressingu. Próbuje to WKS wykorzystać szybkim podaniem na połowę rywala. Berger walczył tam z defensorami, ale nie zdołał utrzymać się przy piłce. Żytni z Paradinem. Jest Stiglec, wraca tam Gąska. Żytni teraz minął Stigleca, no i faulował chorwacki obrońca. Może będzie nawet żółta kartka, bo wyraźnie chciał sfaulować nasz zawodnik. Będzie rzut wolny tuż za linią pola karnego. Ale kąt jest tak ostry, że raczej należy spodziewać się dośrodkowania, a nie strzału.
Nie będzie żółtej kartki chyba. Sędzia zdecydował, że skoro to sparing i faul był co prawda ewidentny, ale nie zagrażający jakoś zdrowiu przeciwnika, to nie pokazał żółtej kartki. Płaskie zagranie przed pole karne. Będzie uderzenie, ale wielu tam zawodników Śląska, jeden z nich zdołał zablokować ten strzał. Jeszcze teplice przy piłce. Dankowski wyjaśnia sytuację do Żywulicia. Żywulicz jednak nie zmieścił się tutaj w boisku z piłką, wybiegł za linię boczną. 45 minuta i sędzia kończy pierwszą połowę. 0-0 do przerwy. Nie najlepszy może początek, ale potem Śląsk rozpędzał i już był bardzo blisko strzelenia gola. Najpierw Damian Gąska, potem Izrael Puerto. Piłka zatrzymała się na słupku i ostatecznie nie wpadła do siatki. Liczymy, że w drugiej połowie to się zmieni. 0-0 do przerwy. Zobaczymy, jakie będą zmiany, ile będzie zmian w naszej drużynie. Widzimy się za 15 minut w przerwie. Zapraszam do obejrzenia naszego nowego cyklu na kanale Śląsk Wrocław TV 1x1. W quizie zmierzyli się Michał Chrapek i Kamil Dankowski, a my słyszymy się za 15 minut. No nie licz, bo mnie stresujesz. Tak szybko, poczekaj. No czas już jest. 10 sekund. No. Dobra, minęło. Łukasz prosi. O, idę. Czekaj. Już nie liczę nawet, nie? Dobra, następna runda. Nie zmienisz, bo mnie stresujesz. Nie mogę się zmienić. Madrid. Liverpool. AC Milan. Chelsea London. Juventus Turin. AS Roma. Tak. Inter Mediola. Nie rób tego, bo mnie denerwujesz już. I Manchester United. Bayern Monachium. Arsenal. FC Porto. Ej, denerwuje mnie już się takim czymś. Nie licz, to się nie liczy. Czas leci. Weź się zaspokój normalnie, a nie mi tutaj robisz jakiś ten. Włącz kamerę na chwilę. Dobra, lecimy. 3, 4. Ile to 20 sekund już jest? Albo gramy sprawiedliwie, albo nie wiem. No.
Borussia Dortmund. Napoli? No co, Maradona kiedyś grał, wiesz co? On sam grał, nie ma drużyny. Beyoncé. Lady Gaga. Po jeden błędem. Jay-Z. Madonna. Justin Bieber. Czekaj, po top 10, tak? No w ogóle. No to nie jest w tym roku. Beatlesi. Shakira. Nie ma tam Shakiry? Nie. Tam jest to top 5. Nie do zera. To daj jeszcze jakiś jedny quiz. No nie, no jeszcze to nie, pytanie nie, trwa. Przecież on ma 3 błędy już. Ja, dwa. Trzy. Dwa mam. Dwa. Powiedziałem Justin Bieber. Powiedział Madonnę dobrze. Madonnę dobrze. Ale powiedział Lady Gaga i Shakira jeszcze. No to dwa błędy. To trzy już masz. Lady Gaga, Shakira i... I ten, i kto? No matematyka. Dobra, to było. Teraz ja, tak? Mamma mia. Depesz Mode? Chcesz mu wygrać, czy co? No dawaj, teraz ty. No. Czekaj, możesz policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Michael Jackson, no. Oczywiście, czy to są te ruchy, no. Ale cię zaskoczyłem teraz, co? Billie Jean. Tak, ma. Trzeba tutaj trochę się skupić. Kanye West? Czyli co, jest teraz 2-2, tak? Kto się pomyli, przegrywa. Kto się pomyli, przegrywa. Ich troje, nie? Nie, tego przepraszam. To... No tak czas już mija. Abba! O. Here we go again. Abba. Dobra. Czy będzie 3-0? Czyli jak mu się poci, jak się poci. Z tych starszych coś muszę z tych starszych się pomyśleć. Weteran kiepski, może. To dużo no, wyglądają te kiepskie filmy. Ale muzyków nie. Nie, to już jest po czasie, ale mam się jeszcze. Na szansę jeszcze, no. Przecież tyle piosenek teraz widzisz. A co zawsze się śpiewało? Przypomnij sobie. Jesteś szalony. Nie, Boyski. Boyski! Chodź, czyli... Kamil. Po raz drugi cię pokonałem w quizie, ale nie ma. Dużo nauki przede mną. Człowiek się uczy na błędach. Jesteś jeszcze młody, że jak to przed tobą. Perspektywiczny. Dziękujemy. Dzięki. Cześć, tu Kamil Dankowski. Cześć, z tej strony Michał Prapek. To jest 1-1. Chipo chi. Rewisik. Chipo chi. Oj, odżyć. Zaczyna. Marcin Robak. Robert Pich. Michał Prapek. Wojtek Gola. Mateusz Radecki. Mateusz Cholewiak. Kubała Wojko. Igor Tarasos. Erik... nie... Erik Exposito. Nie stresuj mnie. Czas! Ha, bo to na czas miałem, tak? Dino Stiglec. No nie licz, bo mnie stresujesz. Tak szybko, poczekaj. To czas już jest. 10 sekund. No.
No! Dobra, minęło. Łukasz prosi. O, fajda. Nie liczę nawet, nie? Dobra, następna runda. Nie zmielisz, bo mnie stresujesz. Nie mogę się zrobić. Barcelona. Hala Madrid. Liverpool. AC Milan. Chelsea London. Juventus Turin. Tak! Idę Mediola. Weź nie rób tego, bo mnie denerwujesz już. I Manchester United. Bayern Monachium. Arsenal. FC Porto. Ej, to ej, denerwuje mnie, on się takim czymś. Nie licz, to się nie liczy. Czas leci. Weź się zachowuj normalnie, a nie mi tutaj robisz jakiś ten. Włącz kamerę na chwilę. Dobra, lecimy. 3-4. Ile to 20 sekund już jest? Albo gramy sprawiedliwie, albo nie wiem. No dobra. Borussia Dortmund. Napoli? Na zle. No to Maradona kiedyś grał, wiesz co? On sam grał, nie ma drużyny. Beyoncé. Lady Gaga. Po jeden błędem. Jay-Z. Madonna. Justin Bieber. Czekaj, po top 10, tak? No w ogóle. No to nie to w tym roku. Beatlesi. Shakira. Nie ma tam Shakiry? Nie. Tam jest to top 5. Nie do zera. To daj jeszcze jakiś jedny quiz. No nie, no jeszcze to nie, pytanie trwa. Przecież on ma 3 błędy już. Ja, dwa. Dwa mam. Dwa. Powiedziałem Justin Bieber. Powiedział Madonnę dobrze. Madonnę dobrze. Ale powiedział Lady Gaga i Shakira jeszcze. No to dwa błędy. To trzy już masz. Lady Gaga, Shakira i... I ten, i kto? No matematyka. Dobra, to było. Teraz ja, tak? Mamma mia. Depesz Mode? Chcesz mu wygrać, czy co? No dawaj, teraz ty. No. Czekaj, możesz policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Michael Jackson, no. Oczywiście, czy to są te ruchy, no. Ale cię zaskoczyłem teraz, co? Billie Jean. Tak ma. Trzeba tutaj trochę się skupić. Kanye West? Czyli co, jest teraz 2-2, tak? Kto się pomyli, przegrywa. Kto się pomyli, przegrywa. Ich troje, nie? Nie, tego przepraszam. To... No tak czas już mija. Abba! O! Here we go again. Abba. Dobra. Czy będzie 3-0? Czuję jak mu się poci, jak się poci. Z tych starszych coś muszę z tych starszych się pomyśleć. Weteran kiepski, może. To dużo no, wyglądają te kiepski. Ale muzyków, nie? Nie, to już jest po czasie, ale mam ci jeszcze. Na szansę jeszcze, no. Przecież tyle piosenek teraz widzisz. A co zawsze się śpiewało? Przypomnij sobie. Jesteś szalony. Nie, boj. Boj! Pojdźcie. Kamil. Po raz drugi cię pokonałem w quizie. A
ale nie ma. Dużo, dużo nauki przede mną. Człowiek się uczy na błędach. Jesteś jeszcze. Witamy po przerwie. Śląsk Wrocław kontra FK Teplice. Po pierwszej połowie 0-0. Na drugą połowę z dwoma zmianami w składzie wychodzą trójkolorowi. Damiana Gąckę na skrzydle zastąpił Przemysław Pocheta z numerem 8, a Sebastiana Bergiera na szpicy z 24 numerem Piotr Samiec-Talar. Drugą część gry od środka rozpoczną Czesi. Jest 0-0 i liczymy, że za 45 minut ten wynik zmieni się na korzyść Śląska. Blisko tego było w pierwszej połowie. Wrocławianie rozkręcili się w tej części gry i byli blisko bramki. Ale to się nie udało. Teraz też nie udało się celnie uderzyć Czechom. Jest zamieszanie pod bramką. Reźniczek tam atakował Putockiego. Piłka odbita od jednego z obrońców. Dopadł do niej snajper drużyny z Czech i blisko był zaskoczenia naszego bramkarza. Czujnie jednak Putnocki. No mogło się naprawdę nieprzyjemnie zacząć, ale ciągle 0-0. Pierwsza połowa, jak wspomniałem, ze wskazaniem na Śląsk, choć ten początek nie był zbyt dobry w wykonaniu podopiecznych Witesława Lawiczki. Mamy nadzieję, że teraz całe 45 minut będzie dobre i skuteczne w wykonaniu Śląska. Teraz jednak Teplice. Dobrze, jednak Stiglec w obronie. Próbował tam Żytni przedrzeć się przez linię defensywną UKS-u, bez efektów. Putnocki, długie wybicie piłki w stronę Płachety. Pojawił się na boisku Przemek po przerwie. Dobre zagranie do Picha, Pich do Płachety. Dynamiczne wejście, ale jest spalony naszego skrzydłowego. Dobrze widać, że pełen energii wszedł na boisko 20-latek. Teraz jeszcze jest złapany na offside'zie, no ale z taką szybkością, z taką energią na pewno sprawi sporo problemów defensorom drużyny z Czech. Reźniczek spytał po jeden główkowy, ale zgrał bardzo niecelnie. Paweles, długa piłka do Samca Talara. Walczy tam Pich, ale Ćmows dobrze zagrał do golkipera. Zitni znowu. Znowu on. Ładnie w środku pola utrzymał się przy piłce. Zwiódł Picha i Czesi rozpoczynają kolejną akcję. Błąd teraz w środku pola. Odbiór Busondy. Jankowski dobrze podłączył się do tej akcji. Jankowski do Picha. Jeszcze raz ma Dankowski piłkę, złapał ją przed linią końcową. Dankowski, nadal on. Do Musondy, zobaczymy, czy będzie mijał Musonda, czy może spróbuje dośrodkowania. Schodzi do środka lewą nogą i wybicie Ćmowsa na rzut rożny. Będzie kolejny korner dla Wrocławian. Kilkakrotnie było groźnie po dośrodkowaniach spod bocznej chorągiewki w pierwszej połowie. Gąska i Mączyński wykonywali te stałe fragmenty gry. Teraz obok Mączyńskiego jest Przemek Płacheta. Grę wznowił Mączyński. Zobaczymy, czy krótko do Przemka, czy bezpośrednio dośrodkuje. Dośrodkowanie.
Dobrze się tam znalazł Izrael Puerto, uderzył takim szczupakiem. Myślę, że bramkarz nie miałby wiele do powiedzenia, gdyby ta piłka zmierzała w światło bramki. Bardzo mocny strzał. Dobrze naszedł na piłkę, ale uderzył nieznacznie, niecelnie. Po raz kolejny po rzucie rożnym było niebezpiecznie pod bramką Grigara. Dobrze wykonują te stałe fragmenty wrocławianie. Wspominał trener Barylski wczoraj przed sparingiem, że te stałe fragmenty to jest jeden z ważnych elementów treningu. O tym może za moment, bo jest groźna akcja. Reźniczek wychodzi sam na sam z Putnockim, strzela w słupek. Jeszcze jest dobitka i niestety jest bramka. Alois Hyczka wprowadzony na boisko w pierwszej połowie za kontuzjowanego z Hejbala. Dobił tę piłkę po strzale Reźniczeka w słupek. I 1-0 prowadzą Teplice od 50 minuty. No szybko się tam przedostali na naszą połowę zawodnicy z Czech. Reźniczek wpadł w pole karne. Uderzył niecelnie, bo w słupek, ale zdołał dopaść do piłki Hyczka i otworzyć wynik meczu. Jeden do zera od 50 minuty dla drużyny z Czech, więc Śląsk, mam nadzieję, zaatakuje trochę mocniej, bo oczywiście wynik nie jest kluczowy w żadnym ze sparingów, ale jest na pewno sprawą ważną i miło jest zawsze wygrywać, nawet jeśli nie są to spotkania o punkt. Wznawia grę Śląsk. Mączyński do Puerto. Puerto długie zagranie do Musondy, ale uprzedzony przez zdobywcę bramki, przez Hyczkę. Puerto ruszył teraz do ataku, Musonda został w obronie. Jest samiec Talar, dynamiczne wejście w pole karne. No, czy był tam faul? Był faul na naszym napastniku i będzie rzut karny, więc błyskawicznie pojawia się okazja do doprowadzenia do wyrównania. Podłączył się do akcji Puerto, ale większość roboty w tej sytuacji zrobił Piotr Samiec Talar, wprowadzony w przerwie za Bergiera. Popędził prawą stroną, wpadł w pole karne. Próbował tam mijać jednego z obrońców. Został sfaulowany. I będzie świetna okazja dla Śląska. Piłkę na 11 metrze ustawia Krzysztof Mączyński. W lidze rzuty karne zazwyczaj wykonywał Robert Pich. Teraz jednak podczas sparingu to nasz kapitan jest przy piłce. Jest strzał, jest bramka, 1-1. Pewnie wykonał tą 11. Krzysztof Mączyński zmylił bramkarza i tuż przy słupku posłał piłkę do siatki. 1-1 w 52 minucie, więc bardzo szybko Śląsk doprowadza do remisu. Nie pocieszyli się Czesi długo prowadzeniem w tym spotkaniu. Dobra akcja Samca Talara, pewnie wykonana 11 Mączyńskiego. No i 1-1. Zobaczymy, czy tak jak w dwóch sparingach poprzednich drużyny Teplic, tak jak w naszym poprzednim sparingu, znów będziemy mieli wynik 2-2. Czy może jedna ze stron przeważy tą szalę na swoją korzyść. Bo liczymy, że jeszcze bramki tutaj zobaczymy. Oczywiście mamy nadzieję, że będą to bramki dla Śląska Wrocław. Musonda z Żywuliciem. Puerto, długie zagranie w stronę Samca Talara. Nie przejął piłki nasz 19-letni napastnik. Samiec Talar tutaj z dobrej strony się pokazał po wejściu na boisko. Strzelił również gola z Miedzią w sparingu. Więc jak na razie ten okres przygotowawczy na pewno dobry w jego wykonaniu. Hyczka po lewej stronie, jest przy nim Musonda. Dobry blok Musondy, ofiarnie rzucił się tutaj do tego dośrodkowania i będzie rzut rożny. No widać, Musonda pokazuje, że te defensywne zagrania u niego idą coraz lepiej. Będzie dośrodkowanie bezpośrednio z rzutu rożnego. Doszedł tam do piłki jeden z zawodników Teplic. To był chyba Kuczera. Strącił piłkę głową, jakiego partnerzy nie zdołali dopaść do niej ponownie i wyszła ona za linię końcową. Znów Teplice. Puerto w defensywie. Dobra interwencja, choć ta piłka odbita jeszcze od zawodnika Teplic, Trubacza.
pich na skrzydle. Ale out dla przeciwnika. Ryzniczek minął Puerto. Zagrał do tyłu, nie miał już gdzie postać tej piłki w stronę bramki Putnickiego. Napastnik Czechów i wycofał ją. Dobrze teraz Stiglec asekurował futbolówkę tam na lewej stronie. Wychodzi ona za linię i wznawia Putnocki. Putnocki, wszyscy pamiętamy jesienią, jeden z najlepszych, a w opinii wielu najlepszy napastnik, oczywiście najlepszy bramkarz PKO Ekstraklasy. Świetny początek sezonu. Potem może delikatna obniżka formy, może nie tyle obniżka, ile może mniej takich okazji do spektakularnych interwencji miał Słowak, a całą rundę trzymał bardzo wysoki poziom i no myślę zasłużenie napastnicy, nie wiem co mam z tymi napastnikami, tak bardzo czekam na bramki dzisiaj, że wszędzie widzę napastników. Kibice Śląska zasłużenie wybrali go najlepszym piłkarzem WKS-u rundy jesiennej. Dobrze, teraz w obronie Pich. Łączyński rozpoczyna akcję. No ciekawy pomysł na takie płaskie zagranie prostopadłe do Samca Telara, do naszego napastnika, ale niedokładne. Paczka przy nim Musonda. Znankowski. On próbował tutaj blokować dośrodkowanie Trubacza. Zablokować się nie udało, ale to podanie nie było dokładne i nasi stoperzy poradzili sobie z tą piłką, wybijając ją na aut. Znowu Hyczka. No aktywny jest ten zawodnik po wejściu na boisko. Kontuzjowany z Hejbal musi opuścić kilka minut przed końcem pierwszej części gry. No teraz Hyczka trochę nieładnie się zachował. Stanął tuż przy piłce i zablokował wznowienie gry przez Łączyńskiego. Ale dla jego drużyny efekt to był dobry, bo Mąka mógł rozpocząć szybką akcję Śląska, szybko przenieść piłkę pod pole karne Grigara, to się jednak dzięki Hyczce nie udało. Usonda teraz dokładnie przyjmował piłkę i nic z tej akcji nie wyszło. Ćmows do środka. Rozpędzają się Czesi. Zagranie na prawe skrzydło do Zitnego. Dobrze Dziwulec. Dziwulić, przepraszam. Długa piłka teraz w stronę Wądraszka. Niedokładna i będzie out dla Śląska. No, dużo się działo na początku tej pierwszej połowy, bo najpierw dobrą akcję miały Teplice, po chwili miały bardzo dobrą akcję, zakończoną bramką. Błyskawicznie odpowiedział Śląsk, w porzucie karnym strzelił Łączyński. No i te ostatnie kilka minut troszeczkę takie uspokojenie gry. Tak na razie żadna z drużyn bez sytuacji na odzyskanie prowadzenia w przypadku drużyny z Teplic, czy zdobycie go w przypadku Śląska. Teraz Gąska do Picha. Pacheta oczywiście, nie Gąska. Pacheta zastąpił Gąskę. Przewrócił się teraz w polu karnym. Samec Talar poślizgnął, nie zdołał dopaść do piłki. Faulowali tam naszego kapitana zawodnicy z Teplic. Będzie rzut wolny, okazja może do strzału, może do środkowania, ale przede wszystkim najważniejsze, żeby wszystko ze zdrowiem naszego kapitana było dobrze. Podnosi się o własnych siłach Mączyński, więc ma wszystko w porządku. Piłka 20 kilka metrów od bramki. Dobre miejsce na strzał prawą nogą. Jest tam właśnie Mączyński, jest też Płacheta, który może lewą nogą zaskoczyć bramkarza czy obrońców. W zależności, czy zdecyduje się na uderzenie, czy dośrodkowanie. Tam może będzie to jeszcze jakiś inny wariant. Wiemy, że Śląsk ma w zanadrzu kilka ciekawych rozwiązań. Pokazywali to wrocławianie jesienią. Jest Pocheta, ale uderza Mączyński. Mocny strzał. Tutaj próbował tak w okienko przy słupku
przymierzyć nasz kapitan. Nie udało się, piłka obok słupka. I wznowi Grigar. Łączyński po raz kolejny próbuje dłuższym podaniem uchomistanca Talara. Teraz to się udaje. Talar na skrzydle, dobrze do Płachety. Płacheta uderza, rykoszet, piłka nad bramką. Niezła akcja śląska, znowu pokazał się samiec Talar. Zszedł do boku, tak jak przy tej akcji, gdzie zdołał wywalczyć rzut karny. Wtedy był na prawym skrzydle, teraz pojawił się na lewym. Ograł do Płachety, on spróbował strzału, ale tam zablokowane to uderzenie. Będzie na korner, a jak pamiętamy, rzuty rożne to spore zagrożenie pod bramką Grigara. Oby tak było tym razem. Widzimy, że przy bocznej linii jest przygotowany do zmiany Michał Chrapek. Powinien niedługo pojawić się na murawie. Pewnie po tym rzucie rożnym, gdy nadejdzie taka okazja. Przy bocznej chorągiewce już Przemek Płacheta. On będzie dośrodkowywał w pole karne. Jest tam Żywulić, jest Puerto. Żywulić zgrywa piłkę w stronę Pawelca, ale trochę niedokładniej przejęli to zawodnicy z Czech. Dankowski wyjaśnia sytuację. Długie podanie pod pole karne. Ładnie tutaj przyjął piłkę Pich do samca Talara. Utrzymuje się w jej posiadaniu na pastik, ale tylko przez moment. Bijają nieco na oślep teraz Czesi spod własnego pola karnego i przejmują piłkę wrocławianie. Stiglec do Płachety. Płacheta. Dobrze, teraz minął przeciwnika, ale ten drugi zawodnik wyskakujący z linii obrony zabrał mu piłkę i wybił na aut. Obok Chrapka jest już Jakub Łabojko, więc dwóch środkowych pomocników pojawi się za chwilę na murawie. Zobaczymy, czy zastąpią Diego Żywulicza i Krzysztofa Mączyńskiego, czy może Robert Pich zejdzie z boiska i Chrapek pojawi się na pozycji numer 10. I tam Chrapek ostatnie poprawki przy bucie, zawiązanie sznurowadeł. Widzimy, że schodzi z boiska Diego Żywulicz. 61. minuta za Żywulicia Michał Chrapek. A za Krzysztofa Mączyńskiego zdobywcy bramki Jakub Łabojko. Dobry mecz naszego kapitana. Dzisiaj kilka strzałów. Przede wszystkim bramka. Dobrze rozprowadzał tą grę w ofensywie. I w 61. minucie opuszcza boisko, w jego miejsce Łabojko. Środek pola WKS-u wygląda więc teraz Łabojko, Chrapek i Pich. Zagranie na skrzydło do Chyćki. Jest przy nim Usonda. Trubac. Bogdankowski. Trubac mija Dankowskiego, ale zagrywa niedokładnie. Przyjmuje piłkę, wybija piłkę Puerto. Znów Dankowski. Teraz celnie do Usondy. Trubacz do środka. Mario Pawelec wybija futbolówkę. Szybko odzyskują jednak Czesi. Również szybko tracą. Błyskawiczna strata Musondy. No, ta piłka wędruje teraz od jednej drużyny do drugiej. Żaden z zespołów nie był w stanie jakoś uspokoić tej gry i rozegrać akcji. Szybkie straty z obu stron. Ale będzie teraz piłka dla Śląska. Zacznie grę Matusz Putnocki. Dankowski dobrze teraz w obronie, bo tam no, dobrze w obronie, ale niedokładnie zagrał do przodu. Saul tam jednego z naszych zawodników, taki taktyczny, by przerwać tę akcję. Nie do końca byli dobrze ustawieni w obronie jeszcze wrocławianie i stąd to przewinienie.
zrzutka w pole karne. Tam Puerto, jest ma Bojko, on wybija piłkę. Strzał, rykoszet i niestety 2-1 dla drużyny z Teplic. No nieszczęśliwie ta piłka odbiła się tam chyba od Mariusza Pawelca i wpadła do bramki. No i od 64 minuty Czesi ponownie prowadzą. Mam nadzieję, że Śląsk znów błyskawicznie zdoła wyrównać stan meczu. Nie będą Czesi długo cieszyć się z tego prowadzenia. Udało się to kilkanaście minut temu po rzucie karnym. Miejmy nadzieję, że tak będzie i teraz. Samiec Talar wycofuje do Puerto. Uderzał tam Pichwy. Będzie rzut rożny dla Śląska. Po rzucie rożnym głową uderzał Mariusz Pawelec. Niewiele brakowało, żeby faktycznie znów Śląsk błyskawicznie doprowadził do remisu. Niestety to się nie udało. Wrocławianie nadal przy piłce. Po golu Mareczka prowadzą Czesi. Wcześniej trafił dla nich jeden z rezerwowych. Teraz podstawowy zawodnik, kapitan. W naszej drużynie kapitan rozpoczął strzelanie, Krzysztof Mączyński. Może teraz któryś z rezerwowych zdoła wpisać się na listę strzelców. Chrapek do Dankowskiego. Oglądaliśmy w przerwie quiz 1 na 1 w wykonaniu twoich dwóch zawodników. Sporo było śmiechu. Teraz już jednak poważne granie. Widzimy, że dobrze rozumieją się nie tylko przed kamerami, przy żartach, ale i na boisku. Dobre było to zagranie Chrapka do Dankowskiego. Efektowne. Czesi troszkę złapali wiatru w żagle po tej bramce. Pewniej wyglądają. O, a teraz niedokładne zagranie. Próbował efektownie tutaj zagrywać Trubacz, ale nie mogło się udać. Dobrze ustawieni defensorzy WKS-u. Już Pocheta na lewym skrzydle dynamicznie. Pokazuje się Samiec Talar. Szukał go Przemek tym podaniem. Niedokładnie uprzedzony nasz napastnik przez obrońcę. Ale widać, że to przyspieszenie Przemysława Pochety dużo szkód może wyrządzić w obronie Teplic. Teraz kontra po drugiej stronie, prawym skrzydłem. Dobrze teraz Dankowski zablokował to dośrodkowanie Hyczki. I już Wrocławianie. Samy Stalar, długie zagranie do Pochety. Dopaść do piłki Przemek, był faulowany. Będzie rzut wolny na wysokości pola karnego. Szukuje się kolejna zmiana w drużynie Śląska. Przemysław Bargiel gotowy już do wejścia przy bocznej linii. Zawodnik urodzony w 2000 roku. W tym roku będzie obchodził dopiero 20 urodziny, więc ten status młodzieżowca, tak pożądany po zmianie przepisów w PKO Ekstraklasie, będzie spełniał również w przyszłym sezonie.
Wracamy na murawę. Michał Chrapek, dośrodkowanie. Wychodzi tam bramkarz, wybija piłkę przed pole karne, łapie jednak mu sonda, poślizgnął się Zambijczyk, błyskawicznie zdołał się podnieść i utrzymać w posiadaniu futbolówki. Dankowski na lewą stronę do Płachety. Dokładnie, tutaj drobny błąd w przyjęciu Przemka i piłka wychodzi za boczną linię. Teraz będzie zmiana. Przemek Bargiel pojawi się na murawie. Robert Pich opuści boisko. 70. minuta. Bez bramki dzisiaj Słowak. Ale kilka razy pokazywał się w ofensywie. Na pewno wiosną dużo będzie zależeć od jego formy i skuteczności pod bramką przeciwnika. A na murawie już Przemysław Bargiel. Jesienią 8 meczów w drugiej drużynie. Jeszcze bez debiutu Śląsku Wrocław. Przeszkodziła mu na pewno kontuzja. Trenował już regularnie z pierwszym zespołem, gdzie przypałętał mu się uraz, który uniemożliwił mu być może nawet debiut w PKO Ekstraklasie, bo już pojawiał się w kadrze meczowej. 8 spotkań w trzeciej lidze, 2 bramki, 2 asysty. I na pewno bardzo duży potencjał, który mamy nadzieję uwolni już wiosną i pokaże go już w pierwszej drużynie Śląska Wrocław. Dankowski przejął piłkę, ale naciskany z dwóch stron, nie bardzo miał komu zagrać. Spróbował do przodu, w stronę Samsa Talara, ale nie było go w tym miejscu, gdzie zagrywał Dankowski. Bargiel i Talar w pressingu. Piłka na lewym skrzydle, Chyćka. Kuczery. Teraz Marecek. Na prawą stronę do Wodraszka. No, było tam groźnie. Kamil Dankowski walczył z Danielem Trubacem. Udało się naszemu obrońcy na tyle dobrze zblokować tutaj rywala, że on nie dał rady skierować piłki do siatki. Ale niezła akcja. Cierpliwie budowana przez Czechów. Zakończona dośrodkowaniem z prawej strony. I na pewno było groźnie pod bramką Putnockiego. Przed chwilą widzieliśmy kilka zmian w drużynie Śląska. Będzie również zmiana w drużynie Teplic. Numerem 35 Matej Radosta, gotowy do wejścia. Dankowski przejmuje piłkę, Łabojko. Nie widzieliśmy Kuby Łabojki w tym pierwszym sparingu z Miedzią Legnica. To jego premierowa okazja do pokazania się podczas tego okresu przygotowawczego. Teraz Chrapek wycofuje do Pawelca. Podwajany tam środkowy pomocnik WKS-u. Zagrał bezpiecznie do tyłu. Jest Łabojko. Do Chrapka. Podwajna się rezerwowi dzisiaj, środkowi pomocnicy. Czapek, dłuższe podanie do Samsa Talara, uprzedzony jednak przez Ćmowsa, nasz młody napastnik, i będzie out. Radosta już gotowy. Nastąpi Daniela Trubaca. Przed chwilą Trubacz o mały włos nie wpisałby się jeszcze na listę strzelców. Na szczęście dla nas to się nie udało i Trubac opuszcza boisko bez bramki. W jego miejsce Matej Radosta. Puerto. Niedokładnie teraz Puerto do Bargiela. Przyjmują piłkę Czesi, próbują szybko wejść pod pole karne Śląska. Udaje im się to, jest tam jednak Pawelec. Zamieszanie, odbita ta piłka. Matusz Putnocki, świetna interwencja. Strzelał Żytni, miał tam trochę szczęścia, skrzydłowy Teplic.
Jeszcze raz piłka pod naszą bramką. Dankowski, Pawelec. Ciągle nie jest to wyjaśnione do końca. Uderza jeszcze Alois Hiczka, ale już obok bramki. I 2-1 nadal na tablicy wyników dla FK Teplice. Pokazał Matusz Putnucki próbkę swoich możliwości, pokazał dlaczego jesienią był tak wysoko oceniany, właśnie za między innymi tego typu interwencje. Zatrzymał Żytnego. Puerto dłuższy taki przerzut w stronę Stigleca, ale niecelny. No nie wychodzą te długie przerzuty Izraelowi aż tak dobrze jak w spotkaniu z Miedzią. Wiem, że to jest jego mocna strona, jego atut. Teraz jednak niecelnie. Dwóch kolejnych młodzieżowców gotowych do wejścia w naszej drużynie. Bartek Boruń i Sebastian Berger, który powróci na boisko, bo widzieliśmy go już w pierwszej połowie. A opuszczą je Kamil Dankowski i Lubambo Musonda, więc Bartek Boruń pojawi się na prawej stronie defensywy, a Sebastian Berger prawdopodobnie zagra na skrzydle. Mamy więc teraz w drużynie Śląska na boisku Bartosza Borunia, Bergiera oraz Bargiela, więc trzy podobne nazwiska. Miło by było kiedyś wszystkie trzy zobaczyć na liście strzelców goli dla WKS-u. Cała trójka to młodzi zawodnicy dopiero rozpoczynający swoją karierę. No, z dużymi nadziejami możemy patrzeć na ich rozwój i oczekiwać coraz lepszej gry i coraz takiego śmielszego wejścia do pierwszej drużyny na boiska PKO Ekstraklasy. Stiglec z autu. Niecelnie przejmują tę piłkę Czesi. Tylko na moment. Chrapek. Pawelec. Dobrze, spokojnie tutaj w defensywie. Pewnie bez straty. Chrapek z Łabojko. Teraz Stiglec do Płachety. No, starają się wykorzystywać tą szybkość Płachety. Zagrywają do niego sporo piłek. To by odbiór Samca Talara. Niedokładne podanie, ale będzie aut. Sporo piłek do Przemysława Płachety. Pokazuje tą szybkość, taką witalność na tej lewej stronie. Kilka razy zrobiło się już gorąco po jego rajdach. Bez jakichś takich większych efektów, bez celnych strzałów. Strata teraz na prawej stronie. Poszedł tam Puerto da Securacji. Tutaj takim blokiem siatkarskim próbował jeszcze zasłonić widok zawodnikowi Teplic. W sensie on nie wyrzucił piłkę w rękę Puerto, może byłaby żółta kartka za to zagranie. Teraz Izrael Puerto opuszcza boisko, w jego miejsce Piotr Celeban na ostatni kwadrans. Duet Celeban-Pawelec na środku obrony WKS-u. No Piotr rozpoczął ten sezon w pierwszym składzie Śląska, potem wygryzł go Izrael Puerto. Ta walka o miejsce w składzie w pewnym sensie zakończyła się, przynajmniej między tymi zawodnikami, ze względu na kontuzję Piotra Celebana, którą odniósł w październiku w meczu trzecioligowych rezerw Śląska. Teraz Boruń dobrze w defensywie. Celeban do końca roku nie wrócił jeszcze do pełnych treningów i dopiero po tej zimowej przerwie, świątecznej przerwie pojawił się ponownie na treningach z drużyną, na pełnych treningach z drużyną, bo wcześniej wykonywał tylko niektóre ćwiczenia, teraz już w pełni trenuje. Uraz głowy Celebana. Na szczęście przełamał błyskawicznie jakąś taką niepewność do pojedynków główkowych, do walk o tą górną piłkę. Bez problemu już może ponownie walczyć o każdą
o każde zagranie, nie musi cofać tej głowy, nie musi mieć takiej niepewności w sobie, bo od razu, gdy wrócił do treningów, kilka dobrych zagrań głową, kilka odbić i wróciło do normy tego grania głową, co przecież było i jest nadal dużym atutem tego zawodnika i w obronie, i w ofensywie, bo wiem, że jest najskuteczniejszym obrońcą w całej historii Śląska Wrocław. Właśnie Celeban teraz próbował tam uruchomić Bergiera, który w drugiej połowie jako skrzydłowy nam się pokazuje. Sporo zmian w drużynie Śląska w tej drugiej części gry. Cała linia pomocy i również napastnik wymieniony. Może brakuje jeszcze troszeczkę zrozumienia między tymi zawodnikami. No, Bargiel, Łabojko, Chrapek, taki środek pola nie grał ze sobą podczas meczów nigdy, więc jeszcze to zgranie nie jest na najwyższym poziomie. Mam jeszcze 10 minut, trochę ponad 10 minut tego meczu. Mam nadzieję, że pokażą nasi zawodnicy, że w takim zestawieniu też mogą strzelać gole. Pieczka, dobrze teraz. Bartek Bory wygrał z nim pojedynek główkowy. W środku pola naciskała Bojko. No i Celewan głową. Jak wspominałem, pewne to zagranie celne. Bargiel teraz próbował minąć zawodnika z jednej strony, z drugiej. Tak bardzo chciał to zrobić, że dopuścił się przewinienia. Wstrzymana gra. Przewinienie, co ciekawe, było przewinieniem defensywnym. To nie nasz zawodnik faulował, chociaż bardzo tam się przedzierał z jednej, z drugiej strony, ale to obrońca faulował, nie chcąc dać się przejść Przemkowi. No i drugi Przemysław. Z numerem 8, Przemysław Pocheta teraz ustawia piłkę, by wykonać rzut wolny. Pocheta, dośrodkowanie. Był tam Celeban, był Pawelec, jeszcze walczą wrocławianie, ale był faul i wznowią grę zawodnicy z Teplic. FK Teplice, czyli popularni szklarze, taki przydomek ma ta drużyna ze względu na produkcję szkła w tym uzdrowiskowym mieście. No i ci właśnie szklarze prowadzą 2 do 1 na niespełna 9 minut do końca meczu, pierwszego sparingowego meczu WKS-u podczas obozu przygotowawczego na Cyprze. Bartosz Boruń z rzutem z autu próbował uruchomić Bergiera. Niecelny ten rzut, może trochę za szybko. No chciał bardzo, bardzo szybko, chciał błyskawicznie wznowić tę grę, zaskoczyć obrońców. Wyrzucił jednak piłkę niecelnie. Już piłka na prawym skrzydle, ale drużyny z Czech. Pojawił się Mariusz Pawelec. Zażegnał niebezpieczeństwo, ale na moment, bo znów Czesi w posiadaniu piłki. Przemysław Pocheta teraz czujnie w obronie. Pokazał się trochę techniki, dzięki której utrzymał tę piłkę w boisku. I Śląsk może próbować rozgrywać swoją akcję. Przemysław Pocheta, dwie bramki w rundzie siedmej PKO Ekstraklasy. Pamiętamy pierwsze trafienie z Lechią w Gdańsku. Ładny strzał sprzed pola karnego. Drugi gol to spotkanie w Gliwicach z mistrzem Polski. Przemek trafił na 3-0. W prostej sytuacji tam bardzo dobrze asystował mu Damian Gąska. Chrapek z Boruniem. Boruń do tyłu, do Celebana. Ma Bojko. Dobrze pokazał się Bargiel. Ma trochę miejsca w środku pola. Zagranie do Stigleca. Dobrze podał Bargiel. Dobrze również dobiegł do tej piłki Stiglec. Sabiec tam rozgrywał do Przemysława Pachety. Przewracał się tam skrzydłowy WKS-u. Nie ma jednak drugiego w tym meczu rzutu karnego. Znów byłby zamieszany w tę jedenastkę Sabiec Stalar.
niespełna pół godziny temu był faulowany w 11, teraz podawał do Przemysława Płachety, który padł po tym starciu, ale no nie były tam przekroczone przepisy według arbitra. Chyćka walczy z Boruniem. Znów Boruń. Trapek w środku pola. No mówi tutaj Michał, że był faulowany w tej sytuacji, ale gwizdek arbitra ponownie milczy. Osiemdziesiąta piąta minuta. Będzie jeszcze jedna zmiana w drużynie Teplic. Matej Chybl pojawi się na murawie z numerem trzecim. Zastąpi Patryka Żytnego. Miał swoją akcję Żytny i swoją szansę na gola kilkanaście minut temu. Trochę mu tam pomogło szczęście. Piłka odbita od Mariusza Pawelca. Znalazł się w dogodnej sytuacji. Skrzydłowy Teplic. Uderzył jednak celnie w bramkę, ale no w bramkę, w której strzegł Mateusz Putnocki. I ten strzał Żytnego musiał być mocniejszy albo bliżej słupka, by móc pokonać naszego golkipera. Putnocki wybronił wówczas to uderzenie. Putnocki do Łabojki. Chrapek, no nie sięgnął tej piłki, uciekła mu ona. I mają szansę Czesi, znowu Mateusz Putnocki. Dobra interwencja, złapał piłkę, to ważne, bo gdyby ją wybił, mogli tam jeszcze zawodnicy z Teplic dopaść do niej i zaliczyć dobitkę, tak jak przy pierwszej bramce. Teraz uderzał Tomasz Kucera. Przy pierwszej bramce to nie Putnocki odbił piłkę, a odbiła się ona od słupka, no ale dobitka była bardzo celna i otworzyła ona wówczas wynik meczu. Kilka minut do końca, no od dłuższej chwili nie byliśmy pod bramką Grigara, bramkarza FK Teplice. Jeszcze jest chwilka czasu, może uda się zagrozić, jeszcze zbudować jedną czy dwie akcje, które mogą dać nam nadzieję na wyrównanie i na kolejny remis 2-2. Chrapek pięknie teraz zagrał, Przemek Płacheta pokazuje swoją szybkość, przedarł się piłkę już pod polem karnym, a Płacheta trochę za długo chyba zwlekał i odebrali tę futbolówkę Czesi. Dopadł do niej Chrapek. Samiec Talar w polu karnym strzela. No dobra akcja naszego napastnika teraz. Celny strzał. Bramkarz wybija futbolówkę na rzut rożny. No i tak jak mówiłem, jest jeszcze chwila i są te szanse na wyrównanie. Pierwsza bramka WKS-u w tym okresie przygotowawczym przeciwko Miedzi padła właśnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Wówczas strzelcem był Wojciech Golola, teraz nie ma Wojtka na boisku, ale są inni, którzy bardzo dobrze grają głową na połowie i w polu karnym rywala jest Mariusz Pawelec. On uderza, ale ta piłka nie zmierzała w światło bramki i poradził sobie Grigar. Grigar widzimy, no nie spieszył się za bardzo, mają dobre wyniki. Na pewno chcieliby już dowieść to zwycięstwo do końca. Czesi dwukrotnie remisowali już w meczach sparingowych i dwukrotnie remisowali 2-2. Liczą, że tym razem uda się stracić tylko jedną bramkę i zakończyć ten mecz zwycięstwem. Gram do końca, pokrzykuje Mateusz Putnocki z bramki. No właśnie, mamy jeszcze dwie minuty. Teplice w posiadaniu piłki, ale wiemy, że Śląsk potrafi bardzo szybko przedostać się pod bramkę przeciwnika. Pokazali to przed chwilą wrocławianie, gdy kontrę rozprowadzał Płacheta, a potem uderzał Samiec Talar. Właśnie do Samca teraz próbował Bartosz Boruń poddawać, a faulował Piotr Celewa. No i 30 kilka metrów od bramki będą mieli rzut wolny. Cześć.
Okazja do dośrodkowania. Jest Kucera oraz Peter Mares. Zobaczmy, kto zdecyduje się na wrzutkę. Mares wrzuca. Dobrze ustawiony Piotr Celewan wybija tę piłkę głową przed pole karne. Pocheta faulowany. I Wrocławian, widać, że spieszą się teraz. Zawodnicy Witesława Lawiczki wiedzą, że mecz dobiega końca i to już ostatnie momenty, żeby spróbować doprowadzić do remisu. Berger do Chrapka. Chrapek teraz robił takie kółeczko w środku pola, odegrał do Bergiera. Jest Samiec Talar. Znów Berger. Ciągle Berger. Świetne zagranie do Bargiela. Ach, niestety spalony. Nie będzie bramki. Zresztą Przemek nie zdołał jej umieścić w sieci. Myślę, że już może słyszał, że jest na spalonym miejscu tej akcji. Niestety bramki nie będzie. Dobra akcja. Ładnie tam zachował się Sebastian Berger. Poprowadził piłkę ze środka do narożnika pola karnego. Wszedł w szesnastkę. Dograł do Przemka Bargiela. W dobrej sytuacji Bargiel był. Niestety złapany na offside. Mogła być to niestety ostatnia szansa Śląska, bo biega końca już to spotkanie, ale może sędzia doliczy jakąś minutę, dwie. Było sporo zmian w tej części gry. Stiglec, Płacheta. Paweł, jest długa piłka do Samca Talara. No ale sędzia nie dolicza ani minuty, ani chwili dłużej i kończy to spotkanie wynikiem 2-1. FK Teplice pokonują Śląsk Wrocław w pierwszym sparingu Wrocławian podczas obozu przygotowawczego na Cyprze. Bramkę dla Śląska zdobył z rzutu karnego Krzysztof Moczyński. Za 3 dni kolejna okazja Śląska do sparingowego sprawdzenia swojej formy. Wrocławianie zmierzą się z rosyjską drużyną FC Ufą. Mam nadzieję, że z lepszym wynikiem. I może lepszą grą, bo dzisiaj takimi momentami Śląsk pokazywał się z dobrej strony, były momenty słabsze. Ale ta najlepsza gra i najlepsza forma ma oczywiście przyjść wiosną już w rozgrywkach Ekstraklasy. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za Wasz udział w relacji, za oglądanie, za słuchanie. Zapraszamy na nasze konto Śląska Wrocław na YouTubie, gdzie wiele materiałów z całego obozu oraz na ten najbliższy sparing. Za 3 dni gramy z FC Ufa. Do usłyszenia, komentował Jędrzej Rybak.